Witam Was wszystkich. Dziś pokażę Wam zaległy tutorial na jabłko z robaczkiem. Prosiliście mnie o niego, ale jeszcze nie zdążyłam go zrobić, dlatego dziś Wam to pokażę. Jeśli nie widzieliście filmiku, w którym było to jabłko z robaczkiem, to odsyłam do obejrzenia. Więc potrzebujemy ciemny zielony, czerwony, różowy, brązowy, zielony, jasny tutaj mam, ale niekoniecznie musi być inny, może być taki sam jak ten. Potrzebny jeszcze czarny oraz biały. Oprócz tego kulka pieprzu, narzędzie do robienia nacięć, ja użyję tego, ale może to być oczywiście zwykły nożyk, czy to metalowy albo plastikowy. Ja użyję jeszcze takiego narzędzia z kulką do robienia okrągłych wgłębień. Jeśli nie macie takiego narzędzia, oczywiście może być zwykła wykałaczka albo wypisany długopis. Oprócz tego możecie użyć narzędzie do robienia takich chropowatych powierzchni, ja użyję tego. Mówiłam o nim w filmiku o narzędziach i tam również umieściłam link do Empiku, gdzie możecie znaleźć te narzędzia. No to zaczynamy! Więc najpierw biorę ciemny zielony i robię podstawę. Będzie to taka trawka. Więc teraz, żeby była bardziej realistyczna, biorę pieprz i obtaczam dookoła. Również można tak pieprz powbijać, żeby był bardziej nieregularny kształt. I tutaj mam takie narzędzie i nim też również powbijam. Możecie również zrobić to jakimś nożykiem, czy wykałaczką, agrafką, naprawdę czymkolwiek chcecie. Również tą stroną jest trochę bardziej grubsza. Im więcej, tym bardziej realistyczne, ale to naprawdę jak już chcecie. I teraz zrobimy jabłuszko. I przygotowujemy kulkę z czerwonego i umieszczamy po środku. Następnie, dokładnie w centralnej części, robimy takie głębienie, podobne do tego, co jest w jabłku, możecie takie zauważyć. Odrobinę można spłaszczyć, odrobinę naprawdę, żeby nie było takie okrągłe. Teraz bierzemy kawałek brązowego i palcami wałkujemy w ten sposób, na taki jakby trójkątny kształt. Właśnie teraz użyję tego okrągłego narzędzia. Zrobię takie wgłębienie. Można odrobinę zawinąć. Teraz z jasnego zielonego utworzę listek. W ten sposób rozpłaszczam trochę, formuję końcówkę. Biorę coś do cięcia. Na środku robię kreskę i teraz po bokach mniejsze. I teraz taki listek dołączam tutaj. Następnie z jasnego różowego robimy robaczka, czyli najpierw wałkujemy tak, aby ta część była grubsza, a drugi koniec będzie cieńszy. Tu będzie główka. Powiedzmy, że tak. Główkę możemy odrobinę spłaszczać. Teraz biorę narzędzie do robienia nacięć i robię takie kreski. I po bokach poprawiam, żeby były bardziej dokładne. Więcej w W ten sposób odrobinę zawijam. Teraz z białego robię dwie kulki. Umieszczam na głowie. Z czarnego robię dwie malutkie kuleczki. Jak oczy mam już gotowe, mogę zrobić takie wgłębienie, to żeby były jakby usta, otwarta buzia, nie wiem jak to nazwać nawet. I kieruję tak trochę po boki, żeby był uśmiechnięty. I teraz robaka doczepiamy do jabłka. Więcej dookoła, główkę możemy unieść trochę do góry, ogonek trochę zakręcić. I robaczek z jabłkiem gotowy. Mam nadzieję, że się Wam podobał ten tutorial. Myślę, że nie był dość skomplikowany. Jeśli Wam się podobało, to proszę łapki w górę, o komentarz. Odwiedzajcie mojego fanpage'a na Facebooku, bloga oraz możecie również zadawać mi pytania na ESK. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!